Witam. Chciałbym zadać pytanie. Więc oglądam anime i na wielu chrześcijańskich stronach czytam, że to grzech. Często zarzuca się, że anime jest brutalne i przeseksualizowane. Co do pierwszego, to mogę się zgodzić. Walki w anime często są dużo bardziej brutalne niż w zachodnich animacjach. Choć w anime, które obecnie oglądam, główny bohater nigdy nie zabija swoich przeciwników. Co do drugiego, jednak się nie zgodzę. W anime, które oglądam, ani razu nie pojawiła się scena nagości. Choć pojawiły się dwie sceny nawiązujące do pożądania seksualnego, z których jedna bardzo mi się nie podobała. Ale w amerykańskich i europejskich produkcjach takie nawiązania pojawiają się dużo częściej i często są bardziej gorszące. Z drugiej strony, anime to uczy poświęcenia nawet życia dla przyjaciół czy marzeń, a na wielu scenach wzruszyłem się do łez. Ile masz lat? Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Wow! Wygląda na to, że w tym roku zamiast ukochanych prezentów znajdziemy świąteczne rózgi. Ja jestem Wiksa i zapraszam Was na specjalny odcinek przedświąteczny o tym, jak bardzo mamy nieczyste dusze i jak bardzo anime sprawia, że stajemy się grzesznikami. Tak, będzie dużo kontrowersji, żartów, ostrego humoru oraz przede wszystkim dużo śmiechu. Wiem, że kochacie kontrowersje w połączeniu ze sprośnymi żarcikami, dlatego nie może Was ominąć ten wyjątkowy odcinek. Zapraszam Was serdecznie do oglądania i lecimy z tematem, jak bardzo za oglądanie anime czeka nas potępienie Boże. Oczywiście na początku zaznaczam, że materiał jest typowo rozrywkowy, aczkolwiek jak czytałam te wypociny, naprawdę uznałam, że chyba jestem ofiarą jakiegoś nieśmiesznego żartu. Nigdy nie było tajemnicą, że anime i manga ma zarówno swoich przeciwników, jak i zwolenników. Aczkolwiek niektórzy chyba sądzą, że pochodzimy z innego wymiaru, mamy kontakty z kosmitami, a ideologia chińskich bajek ma wszystkim wyprać mózgi i pewnie jeszcze jemy dzieci. Albo koty. Zależy od diety i postu. Nic tak nie umie dowalić się do ulubionych rzeczy jak pewna religia. Ale dobra, przytoczę Wam teraz pierwszy absurdalny fragment z pewnego artykułu. Linki do materiałów macie w opisie filmiku, jeżeli byście sobie chcieli przeczytać całość. I zalecam naprawdę umyć sobie uszy i mózgi po tym, co usłyszycie, bo już nigdy nie będziecie tacy sami. Manga zazwyczaj poprzedza anime i tak było w przypadku Czarodziejek z Księżyca. Wersje animowane są dłuższe, uzupełnione dodatkowymi elementami nieobecnymi w mandze, z której wyrosły. Ponieważ anime jest ruchoma, jest też bardziej szczegółowa, dynamiczna, ale i nie ukrywa niedopowiedzianych wydarzeń. Proszę zwrócić uwagę na przykład na takie teksty. Mówi 13-letnia bohaterka. Dziewczyny muszą być wolne i silne. One bronią chłopaków, których bardzo kochają. Główną część bajki stanowi wątek miłosny. Czarodziejki zakochują się od pierwszego wejrzenia, a potem szczegółowo opowiadają o swoich wzlotach i upadkach miłosnych. Jedna z bohaterek jest bardzo męska. W czasie jednego ze spotkań z inną bohaterką nawiązuje z nią przyjaźń, dość dziwną, bo przypominającą bardziej romans niż koleżeństwo. Dochodzi nawet do intymnego pocałunku. Aha, dobra. Czyli idąc tym tokiem myślenia, weźmy sobie na przykład taką Asunę ze Sword Art Online. Ona tyle razy ratowała Kirito, wcale nie dlatego, że go kochała, a dlatego, że była strasznie męska, była trapem i pewnie jeszcze nie miała w sercu Boga. Wow. Z tej Asuny to naprawdę teraz była grzesznica. Już nigdy nie spojrzę na Sword Art Online tak samo. A tak na poważnie, ten argument ma tyle sensu, że aż wcale. Ale dobra, lecimy dalej. No przecież gorzej już chyba nie będzie. Innym razem Mamoru, jeden z bohaterów, pokazywany jest często nago, a nad nim pochylony jest jego przyjaciel Usagi, który w jednej z mang śpi w łóżku z wybrańcą swego serca. Bez komentarza. Super! Czyli widzę standardowy argument, zajrzyjmy komuś do łóżka i sprawdźmy, co robi i z kim. Jeżeli autora gorszy to, że dwóch mężczyzn okazuje sobie czułość lub śpi w tym samym łóżku, to zdecydowanie tytuł Boku no Pico nie jest dla niego. Czarodziejki noszą też dziwne amulety, talizmany, nieustannie walczą z antybohaterami. Są to prymitywni mordercy, żądni ludzkiej energii witalnej czy czystych serc, ale mający dosyć rozwinięte osobowości. Bo w mandze nie ma zła ani złych postaci. Świat wartości jest wyraźnie zachwiany. Bo w mandze nie ma zła ani złych postaci. Świat wartości jest wyraźnie zachwiany. Ja już naprawdę pomijam fakt, że mowa o czarodziejkach z Księżyca. Czyli po prostu walecznych księżniczkach, które miały sprawić, aby dziewczynki uwierzyły w to, że świat nie jest aż taki zły i że marzenia się spełniają.
No i może po prostu budować u nich poczucie własnej wartości. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Japońskie kreskówki są tak brutalne, że nie można ich nawet porównywać z pełnymi przemocy kreskówkami amerykańskimi. I jedne i drugie stanowią krok ku degeneracji dzieci. A rzekome głębokie treści, ciekawe scenariusze czy sztuka, animacji to spotkanie z okultyzmem, demonologią, New Age w najczystszej postaci. Z polską wersją komiksową Czarodziejek mogły się dzieci spotkać już w 1992 roku. Ładna i estetyczna okładka, a w środku kreska, którą delektować się powinniśmy na równi z tekstem. Tak zachwalają swój produkt wydawcy. Jakże obca polskiej kulturze była ta pierwsza manga proponowana naszym dzieciom. Jej duch przesiąknięty jest treściami kosmopolitycznymi, które mają zastępować zasady zdrowego rozsądku i patriotyzm. Wyobraźnia uruchomiona tą mangą i przez nią inspirowana musi spowodować, są na to już dowody, że dzieci zrezygnują z tradycyjnego systemu wartości, by sięgnąć do tego, co zostało im zainfekowane aż z Japonii. Okej, zgadzam się z argumentem, że faktycznie niektóre anime są bardzo brutalne i nie mają granic w pokazywaniu nagości, czy przemocy, czy flaków, ale jest też dużo fajnych produkcji, które opowiadają o miłości, o przyjaźni, o rodzinie i nadają się w pełni dla młodego widza. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą część, tja, rzeczywiście, bo poznawanie obcych kultur jest czystym złem, bo przecież, uwaga, może się wtedy urodzić tolerancja i radość z życia, a także ciekawość do świata. Podsumowując zatem cały materiał, jak widzicie, jednak wszyscy skończymy w piekle. Jeżeli podobał Wam się materiał i chcecie kolejną część, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to bardzo, ale to bardzo mnie motywuje. A pamiętajcie, aby obserwować moje media społecznościowe, ponieważ tam są zawsze mega ciekawe informacje oraz również macie tam ułatwiony kontakt ze mną. I pamiętajcie, że w okresie świątecznym pojawi się specjalny materiał właśnie z okazji świąt, ale o czym? O tym dowiecie się już, kiedy zostanie wrzucony na kanał. Dlatego śledźcie wszystko uważnie i trzymajcie się ciepło. Cześć!